Halo, halo, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Ziutek i witam w kolejnym odcinku na serii Gospodarze Farming Simulator 22. No, dzisiaj roboty już kończymy, tutaj ostatni już pokos, pokosy są już zgarnięte, w sumie ostatnie prace, takie już polowe można powiedzieć, no bo już to jest koniec. Siedem kosu, ostatnie i już po robotach, kukurydzy są pocięte, nie mam co więcej wozić. Dobra, włączamy. Jeszcze sobie tylko dźwięki podstawię, bo znowu ja ciągle zapominam o tych dźwiękach. Gdzie są te jazdy? Ej. Co to jest? A to nie. To głośność pojazdów. O właśnie. Dobra, ruszamy. No, ostatnia robota została do wykonania, czyli właśnie spracowanie tego oto siana, które przeszło zaraz październik. I trzeba już pozwolić, to bo już pogoda będzie ulegać zmianie. Dzień już jest krótszy znacznie. Nie ma tak czasu teraz. Trzeba to skończyć. No, już potem zostanie tylko standardowe obrządki. Niestety nie są to łatwe obrządki. Muszę staczać kulki z słomy z stogu. Znaczy z obory tam z tego. Bo niestety nie mam tura, nie mogę tego z tego stogu zdjąć. Też tak trochę ryzykownie jest. Dobrze, że chociaż mam ten czym prasować, bo tak człowieka by trafiał. Na razie jeszcze mi wszystko starcza. No i trzeba będzie zasuwać. Zaraz MDZ-em będziemy pewnie zwozić. Go sobie tutaj przejadę. Bo tak, żeby bez kręcenia się obeszło. Już będzie można zaraz zjać, trzeba będzie wszystko pomyć jeszcze trochę. No już teraz mniej, no troszeczkę będzie też jeżdżenia tym MTZ-em, bo tu kurczę tych belek troszeczkę będzie. A muszę tą swoją samoróbką spawaną wideł z widłami właśnie na tylnym jechać. Na podnośnik takie widły tylne mam własnej roboty. No i trzeba będzie tym zwozić, no bo jak inaczej. Wiadomo, że turem by było szybciej do wszystkiego. Wiadomo, by szybciej było. A. No i okej. Kolejna kulka. No tu już 4 kulki, to już jest. Elegancko. Teraz sobie będzie sporo ładzie. To powoli kończyć robotkę i zostanie na wiosnę, te siewy zostaną. O, już sprawdzę, myślę, sprzedaż pszenicy. No nie będę jej trzymał, ponieważ potrzebne są, będą pieniądze potrzebne. Może właśnie by na tą, w końcu coś by na tę zimę już. Jakby sprzedał, to może by coś pojechał obejrzeć, kupił kurde coś, bo no bo jest potrzebne. Bo ile można się męczyć. No zobaczymy, co się uda wykombinować.
Może też i tego MTZ-a by się zamieniło na coś innego, bardziej takiego prostszego, takiego polskiego. No się zobaczy. Dobra. To jeszcze te poprzeczniaczki trzeba by było. Trzeba będzie robotę tak podzielić. Cięciami troszeczkę to przedzielę, bo będę chciał trochę z wami też się pozwodzić tego. Więc na samej parcie nie będę się szlatał. A zobaczymy. Już 4 pokosy, 3 teraz zostaną. To zawsze mniej już jest. Będzie po robocie. Oj, tą łąkę też kiedyś trzeba będzie pewnie przesiać, bo to też wiecznie ona nie będzie dawać takiej trawy. Trzeba szukać jakiejś zamiennej łąki. Będzie szukać. Z pewnością. Ta kiszonka, kurde, no będzie potrzebny coś z tym ładowaczem. I z TMR-em trzeba coś działać, bo kurczę, no TMR by się bardziej przydał, a paszowozy nie są teraz w stanie. No jest, jest na co zbudować. A bo dobra, weźmiemy tamtędy, przejedziemy już tym. O, zapomniałem. Shadery. Coś mi tu mryga. O, teraz już nie będzie mrygać. No dzień już jest krótki, zaraz będzie ciemno. Więc trzeba trochę bujnąć tym. No a dzisiaj to nawet do późna, aby tych już osianą zwieść. I już mieć wszystko przygotowane. Tam pod siebie już pole są też przygotowane, wszystko elegancko. Będę jeszcze przygotować tylko. No tam Perkinsa pod może remont by się też zrobiło. No się zobaczy wszystko. Hop. Też trochę wycofamy, bo się nie zmieszczę. Ostatni pokos zostanie już teraz mam i po robocie będzie tutaj. No to teraz zaczynamy już robótkę, już taką, no w sumie przyjemniejszą. No złożymy już te bałdy, trochę podzwodziłem, zostały 4, a nie 4 sztuki, więc już mniej do zwiezienia. Układam je już się w dole. Teraz delikatnie, no muszę sobie radzić niestety tym widmami na podnośnik, bo niestety no nie ma jak inaczej. Na koniec z tym ładowaczem coś pomyśleć, ale MTZ-a tu wyczepię zara. O, powoli. No. Ruszamy. No troszeczkę będzie tej roboty. Jeszcze. Ale to już ostatnia końcóweczka tutaj widzę jeszcze. Ta pusta, no zawsze coś z tego też jakieś na rynku. Pieniążki są, coś tam idzie. Też maszyna, jak widzicie, już też jest schowana. Od razu tutaj co została prasa, tak, prasa, przecząsarka schowana jest tutaj. Osiacz to był schowany. Przyczepa, tu jest autosanka schowana. Zestaw uprawowy też już stoi. No i większość już na zimę będzie chowana. Teraz tak, właśnie powiemy. Bo jeszcze, bo tutaj kurczakom się skończyło jeszcze
Ziarno trzeba będzie tam dać im. I ogień! Trzeba będzie, kurczę, coś pomyśleć w końcu z tym ładowaczem. Teraz to już przynajmniej spokojnie jest, będzie można na spokojnie przemyśleć to na trzeźwo. Bo czasu jest sporo. Będzie można się pozastanawiać nad czymś takim już konkretniejszym. Dobra. Kurde, nie w tą stronę, że mi jadę. Te sztuki zostaną wszystko podzwożone. No i już praktycznie pola wszystkie ogołocone, co można było. Kiszonka jest, boże, wszystko przechowane. No, soja. No, soję też raczej na zimę będę trzymał. Zobaczymy, jak będzie wyglądała, bo jeszcze nawet nie jest posiana. Nasiona oczywiście są już tam, jak widzieliście, w stodole są. To stodoła połączona z oborą, ale stodole akurat tam na garażach jest. Właśnie są nasiona już przygotowane do siewu. Zrzuciłem z przyczepy, na przyczepę założyłem te burty, bo wiadomo, trzeba będzie sprzedawać zboża. No jak widzicie, właśnie tutaj są nawozy od razu, wszystkie są przygotowane. Oj, jakbym z tych już ładować będzie potrzebny na pewno na drugie łąki, bo ja po prostu nie dam rady tak. Op! Kurwa, zaraz przebiję worki sobie, jak tak dalej będzie. Bo ja nie dam rady tak, kurczę, jeździć pojedynczo. Spróbuję teraz dwie pociągnąć. O właśnie, dobry pomysł na dwie. Mówiłem w ogóle o tym, ale czy to jest to pójdzie, bo to tak wąskie, co sobie zrobiłem te kły. Bo to są, one są tam, można je odkręcić zawsze, bo to są z 40 z tych wideł. Jeszcze jak miałem 40. To teraz tak, spróbujemy, zobaczymy na dwa. A, boli. To nic nie rozpindolić. Ale powinno pójść już na dwa. Raz. Trochę. O. No i elegancko. Dwie już naraz to. To już mniej. No i łąka jest już wygołocona, siano kosy wykonane. Wszystkie płody rolne zostały zebrane z pól. Trzeba będzie nowe. Czy częściowo i na wiosnę trzeba będzie wiosenne rzeczy przygotować, poprawę. No ale tu już zostają Bro 7 Proxima. Raz, dwa to już ogarnie i idzie po robocie. Uj. Przeszło. To w sumie mogę jeszcze dwie włożyć do tego. Do... na oborę. I widzę, że już powoli się kończy siano im. No i słoma też trzeba będzie pewnie trącić trochę. O, już trochę lepiej. Dobra. Te zeta w sumie na razie to mogę zostawić, trzeba... Kosimy. Czekamy, bo to już jest dosyć chłodno. Też muszę tutaj już krową zamknąć od tej strony. Zaczyna za mocno się dziać. O właśnie, trochę już tutaj cieplej będzie, trzeba słomy jeszcze dostarczyć. Więc jeszcze trochę trzeba więcej mlecznego też bydła. No, ale mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, cześć!